Dzień dobry Państwu. Przed nami kolejny odcinek, w którym poznajemy historię miejsc nieodległych. Historię miejsc, które znajdziemy na terenie dzisiejszej Białorusi, a które wcześniej budowały historię Rzeczypospolitej. Zapuszczamy się w taką swoistą podróż sentymentalną, rozmawiając z ekspertami, z osobami, które rzucają nowe światło albo uświadamiają nam nowe aspekty miejsc i osób. Dzisiejszy odcinek poświęcamy Konstantemu Kalinowskiemu. Kiedy białostoczanie przemieszczają się do białostockiego Teatru Lalek, przechodzą po ulicy Kalinowskiego właśnie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, kim był ten bohater. Kiedy pojedziemy na Białoruś, to Kastuś Kalinowski to jest postać znana i ceniona w wielu środowiskach, a na pewno w środowisku historyków zwłaszcza tak zwanych opozycyjnych. O Kastusiu Kalinowskim, o Konstantym Kalinowskim rozmawiam dzisiaj z profesorem Olegiem Łatyszonkiem, profesorem Uniwersytetu w Białymstoku, który o dawnych terenach Rzeczypospolitej na Białorusi dzisiejszej wie prawie wszystko. Panie profesorze, Kastuś Kalinowski to postać orkiestra, postać, symbol. Byłam w Świsłoczy, w takiej szczególnej alei bohaterów, tak zwanych bohaterów. Miejsce jest to szczególne, miejsce, w którym obok siebie znajdują się pomniki Traugutta i Stalina, ale również znajduje się tablica Konstantego Kalinowskiego i to zwłaszcza postać Kalinowskiego jest tam szczególnie ceniona. To niewątpliwie dlatego, że Kalinowski tam się uczył i stąd też jego popiersie, ale no, Kalinowski to postać, która się zmieniała w miarę biegu dziejów. On się nie zmieniał, zawsze był taki sam tak naprawdę, ale przypomniano sobie o nim dość późno, ponieważ dopiero praktycznie w XX wieku i przede wszystkim stał się rewolucyjnym bohaterem. Także no nawet to jego sąsiedztwo ze Stalinem nie byłoby takie dziwne, ponieważ to właśnie w czasach Związku Radzieckiego został uznany za bohatera. Całkowicie wypaczono mu jego życiorys. Nawet stworzono film, w którym Kalinowski walczy z polskimi feudałami przede wszystkim, a nie z Rosją carską. I w czasie II wojny światowej też nadawano oddziałom partyzanckim sowieckim jego imię. No, ale to był taki sztuczny Kalinowski, nieprawdziwy. W niepodległej Białorusi znowuż stał się bohaterem walki o niepodległą Białoruś. Mojemu koledze nawet zdarzyło się spotkać studentkę historii z Białorusi, która była przekonana, że powstanie styczniowe to było powstanie Kalinowskiego i nie wiedziała, że główne wydarzenia powstania odbywały się na terytorium Polski. To też jest nieprawdziwy Kalinowski, ponieważ Kalinowski walczył o odbudowę dawnej Rzeczypospolitej na nowych warunkach, to trzeba powiedzieć, federacyjnych, powołał rząd Litwy i Białorusi tymczasowy, ale uznający zwierzchność rządu w Warszawie. Jest niewygodny, bo zdarzały mu się wypowiedzi antyprawosławne, ale to też trzeba rozumieć, on po prostu wychował się pod cerkwią unicką, część jego rodzeństwa była chrzczona w cerkwi unickiej. Dla niego kasata Unii przez władze carskie była po prostu traumą i wyobrażał sobie, że kiedyś Białorusini się zjednoczą właśnie w tym kościele. Dzisiaj na to inaczej patrzymy, ale trzeba pamiętać, o jakich czasach mówimy. Dalej jest postacią dla rządu białoruskiego. Kalinowski jest postacią niewygodną, tak bym to powiedział, ale w 2019 roku, kiedy się odbył ponowny pochówek bohaterów Powstania Styczniowego w Wilnie, jednak rząd białoruski swojego przedstawiciela
delegował do Wilna. Niemniej jednak najważniejsze, że wtedy w Wilnie odbyła się demonstracja Białorusinów, patriotów pod biało-czerwono-białymi sztandarami i ten dzień na pewno był jednym z takich, które budziły naród białoruski. Mhm. Te spotkania, czy ten dzień w Wilnie, o którym mówimy, był dniem rzeczywiście takim szczególnym, bo tutaj połączyły się różne narracje, i narracja polska, i narracja białoruska, ale ta białoruska niepodległa, i narracja litewska. I to jest takie niesamowite, że znajdujemy we wspólnej historii takie miejsca styczne, na które możemy spojrzeć i które pozwalają nam zrozumieć, co nas łączyło i jak bardzo mamy wspólną historię w wielu miejscach. Zachęcamy Państwa do takiego patrzenia. Kolejny odcinek Miejsca i ludzie za nami. Zapraszam Państwa już na następny.